Być docenionym za życia. Malować dla najważniejszych ludzi swojej epoki. Królów, królowych, książąt. Osiągnąć wielką sławę. Być świetnie opłacanym. To było marzenie wielu artystów. Jej to się udało. Stała się jedną z najsłynniejszych malarek XVIII wieku. To Elisabeth Vigée-le-Brun. Urodziła się we Francji w 1755 roku. Była córką malarza. Jednak do 6 roku życia wychowywała ją mamka poza domem rodzinnym, a później została oddana do klasztoru. Od dziecka uwielbiała rysować. Będąc w klasztorze, rysowała właściwie wszędzie, gdzie się dało. W swoich zeszytach, na ścianach, a nawet na piasku. Do domu rodzinnego mogła wrócić dopiero w wieku 11 lat. Kiedy pokazała ojcu rysunek wykonany w klasztorze, ten podobno uśmiechnął się i powiedział głośno: moja córka zostanie malarką. Ojciec Vigée-le-Brun był portrecistą, specjalizował się w technice pastelowej. Elisabeth uczyła się malarstwa oczywiście od ojca, a po jego przedwczesnej śmierci od innych malarzy, byli to często przyjaciele ojca. Podziwiała również malarstwo mistrzów włoskich i flamandzkich. Jednak pewien nauczyciel powiedział jej, aby nigdy kurczowo nie trzymała się utartych wzorów, bo to natura jest najlepszą nauczycielką. Jak pisze Vigée-le-Brun w swoich wspomnieniach, tej zasady trzymała się zawsze. Dzięki swojemu talentowi i pracowitości szybko stała się popularną portrecistką we Francji. Już w wieku 23 lat miała wiele zleceń, no i pozycję uznanej malarki. Wiemy, jak wyglądała, ponieważ malowała wiele autoportretów. Jej talent, ale też uroda wzbudzały bardzo duże zainteresowanie. Jak wspomina, kiedy przechadzała się po parku, czuła zawsze na sobie wzrok innych spacerowiczów. Nigdy nie trzymała się kurczowo mody. Nosiła zawsze suknie wygodne do malowania. Jak pisała, strój ten był też naśladowany przez inne kobiety. Pewnego razu Vigée-le-Brun dostaje wiadomość, która przychodzi z Wersalu. To propozycja namalowania portretu królowej Francji, żony Ludwika XVI, Marii Antoniny. Vigée-le-Brun wykonuje ten portret. I tu sukces. Portret bardzo się spodobał, a malarka stała się od tej pory stałą portrecistką królowej. Obrazy Vigée-le-Brun były kopiowane i wysyłane na dwory europejskie, co ugruntowało pozycję malarki poza granicami Francji. Vigée-le-Brun zawsze pozytywnie wyrażała się o królowej. W swoich wspomnieniach opisuje zdarzenie, kiedy będąc w ciąży malowała Marię Antoninę i przez przypadek upuściła pędzle. Wtedy królowa nie pozwoliła jej się schylać i sama te pędzle pozbierała. We Francji wybucha rewolucja. Malarka zdaje sobie sprawę, że osobie takiej jak ona, będącej w bliskim otoczeniu królowej, grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. Dlatego postanawia wyjechać z kraju. W 1787 roku wystawiła na salonie paryskim autoportret z córką. Został on okrzyknięty najlepszym obrazem roku. W 1789 został wystawiony drugi autoportret z córką. To sprawiło, że Vigée-le-Brun mogła być rozpoznana podczas podróży, no i ta próba opuszczenia kraju mogła się nie udać. Wie jednak, że musi zaryzykować. Jej mąż, który był marszandem, zostaje w kraju, ona zabiera za sobą 5-letnią córeczkę, wsiada do dyliżansu w przebraniu ubogiej robotnicy i wyjeżdża. Opuszcza granice Francji. I tak zaczyna się jej kilkunastoletnia podróż po wielu miastach Europy. Vigée-le-Brun miała już ugruntowaną pozycję jako malarka. Była w końcu portrecistką Marii Antoniny. Arystokracja zabiegała o obrazy jej autorstwa. Zapanowała wręcz moda na bycie sportretowanym przez panią Vigée-le-Brun. Nasza bohaterka najpierw pojechała do Włoch. Mieszkała m.in. w Rzymie i w Neapolu. Bardzo dużo pracowała, miała bardzo wiele zleceń. Kolejnym miejscem jej pobytu był Wiedeń. Tam dochodzą do niej straszne informacje dotyczące króla i królowej. Vigée-le-Brun postanawia namalować ich ostatni portret w więzieniu. W tym celu pisze list do lokaja Ludwika XVI z prośbą o informację, jak wyglądała cela, w której przebywali, jak wyglądały stroje ich królewskich mości. Jednak ten opis był tak przejmujący, że Vigée-le-Brun odstępuje od tego pomysłu. Namalowała jedynie z pamięci portret Marii Antoniny i ten obraz później przesłała córce królowej.
Tu widzimy portret Marii Antoniny właśnie w więzieniu. Ten obraz wykonał polski artysta Aleksander Kucharski, który odwiedził królową w więzieniu i namalował z natury jej portret pastelami. Ten wizerunek stał się tak bardzo popularny, że był wiele razy kopiowany. I to jest jedna z takich powtórzeń. Nie wiemy, czy jest to replika autorska, czy kopia innego malarza. W Wiedniu Virgile Brun spotkała wielu Polaków, m.in. Izabelę z Czartoryskich Lubomirską, którą poznała jeszcze we Francji, malując jej siostrzeńca Henryka Lubomirskiego. Tu widzimy Izabelę Lubomirską na obrazie Elisabeth Virgile Brun. W Zamku Królewskim możemy oglądać jeszcze dwa obrazy tej słynnej malarki, właśnie z okresu wiedeńskiego. Jeden z nich to portret księcia Adama Kazimierza Czartoryskiego, kuzyna króla Stanisława Augusta. Jak twierdzą badacze, jest to jeden z lepszych portretów męskich w całej twórczości Virgile Brun. Spójrzmy. Twarz i dłonie są malowane bardzo realistycznie, jednocześnie takimi swobodnymi, szkicowymi pociągnięciami pędzla. Z kolei płaszcz jest już bardziej gładki, miękki, jednolity. O statusie społecznym modela nie świadczą tutaj ordery, medale, a poza i wyraz twarzy. Czerwony, dekoracyjnie udrapowany płaszcz przynosi na myśl strój starożytnych senatorów czy wręcz cesarzy. Tło jest niejednolite, wibruje odcieniami. Jest to inspiracja XVII-wiecznym malarstwem flamandzkim i holenderskim, które podziwiała Virgile Brun. Obrazem, który szczególnie przykuwa wzrok, jest portret tańczącej Pelagi z Potockich Sapieżyny. Można powiedzieć, że oprócz modelki, drugim bohaterem obrazu jest wiatr, który rozwiewa dekoracyjnie półprzeźroczysty szal, lekką suknię, długie włosy i dym z majaczącego w tle wulkanu. Poza Sapieżyny nawiązuje do antycznych figur tańczących mynad, czyli czcicielek boga Dionizosa. Suknia przypomina strój starożytnych Rzymianek, a wybuchający w tle wulkan to Wezuwiusz, który może przynieść na myśl historię Pompejów i Herkulanum. To wszystko było wyrazem mody na antyk, która trwała od połowy XVIII wieku. Virgile Brun zanotowała o kontaktach z Polkami. Nadzwyczaj uroczym towarzystwem były Polki, prawie wszystkie miłe i ładne. Namalowałam kilka najpiękniejszych z nich. Po opuszczeniu Wiednia malarka pojechała do Petersburga. Tam również była sławna. Miała wiele zleceń ze strony arystokracji. I tam poznała króla Stanisława Augusta, który po trzecim rozbiorze Polski przebywał na wygnaniu. Król i malarka bardzo się zaprzyjaźnili. Stanisław August często odwiedzał Virgile Brun w jej pracowni, czasami nawet nie będąc zapowiedzianym. Jest taka anegdota, która opowiada o tym, że kiedy Virgile Brun pracowała nad obrazem, wtedy wszedł król. Malarka, nie odwracając wzroku od płótna, powiedziała stanowczo, aby jej nie przeszkadzać. Wtedy król pokornie wyszedł. Kiedy Virgile Brun dowiedziała się, że właśnie wyprosiła króla, poszła go przeprosić. Wtedy Stanisław August powiedział, że rozumie doskonale, aby nie przeszkadzać artystom w pracy. Inna opowieść związana z kontaktem Virgile Brun z Polakami w Petersburgu mówi o księcie Józefie Poniatowskim, bratanku króla Stanisława Augusta. Kiedy zaproponowano, aby Virgile Brun sportretowała księcia Józefa, ten powiedział, że musi wygrać jeszcze wiele bitew, zanim namaluje go pani Virgile Brun. Elisabeth Virgile Brun jest autorką ostatniego portretu Stanisława Augusta. To wizerunek króla w czerwonym płaszczu podbitym gronostojami. Zatrzymała ten obraz przy sobie do końca swojego życia. Obecnie jest własnością Wersalu. Malarka po 12 latach wróciła do Francji. Jednak Francji już innej niż ta, którą pamiętała sprzed wyjazdu. Dla młodego pokolenia była świadkiem dawnych czasów, świata sprzed rewolucji. Jej spisane wspomnienia to bardzo ciekawy obraz Europy, ale przede wszystkim ludzi XVIII i początku XIX wieku. Dożyła 87 lat, do końca malowała. Jak twierdziła, od zawsze żyć i malować znaczyło dla niej to samo. Na życzenie malarki na jej grobie umieszczono paletę i pędzel. W swoich obrazach łączyła idealizację postaci z jednoczesnym oddaniem rysów twarzy i cech charakteru. Zdaniem badaczy miała również znaczący wpływ na późniejszych malarzy, portrecistów XIX wieku.
Obecnie obrazy Elisabeth Wigelet-Brun znajdują się w największych muzeach świata, między innymi w Luwrze, w Wersalu, w National Gallery w Londynie, w Galerii Uffizi, w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. Możemy je również oglądać, odwiedzając Zamek Królewski w Warszawie.